Trwa generalny remont Oleskiej Biblioteki Publicznej. Budynek ma już 46 lat i wymagał intensywnych prac remontowych. W tym roku mamy zamiar wykonać tam wymianę, remont posadzek, dodatkowo wymianę instalacji elektrycznej. W przyszłym roku przewidziany jest dalszy remont w postaci termomodernizacji i malowania wewnętrznego budynku. W planach jest również wymiana części wyposażenia takiego meblowego biblioteki, uzupełnienie w sprzęt techniczny, komputery, utworzenie stanowiska dla osoby niedowidzącej. Pozyskaliśmy pieniądze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 75% wartości wszystkich prac remontowych to jest 660 tysięcy. 220 tysięcy wyasygnowała ze swojego budżetu gmina Olesno. Cała góra jest skuta z tropy i jest wywiezione wszystko. I połowę mamy tutaj, można powiedzieć, zrobione dołu. I teraz trzeba tak, zerwać jeszcze płyty, dokuć się do reszty i później przyjdzie firma specjalna, będzie robiła wylewki. Na czas remontu budynku Oleskiej Biblioteki Publicznej uruchomiono lokal zastępczy. Mieszkańcy mogą korzystać z punktu bibliotecznego przy ulicy Dworcowej 1A. Część czytelników już nas znalazło. Przychodzi mniej niż normalnie do Biblioteki Głównej, ale to początki, myślę, że będzie co dnia lepiej. Przychodzą i osoby dorosłe wypożyczać książki w naszej bibliotece filii dla dorosłych. Przychodzą też dzieci, bo zabraliśmy z sobą również księgozbiór dla naszych najmłodszych. Ze względów na mały lokal wzięliśmy przede wszystkim sensację, obyczajówkę, czyli takie czytadła, zwłaszcza, że czeka nas okres wakacyjny, więc przede wszystkim takie książki są. Literatura sensacyjna, fantastyka, literatura dziecięca, na pewno każdy coś u nas znajdzie. Jak mam czas, to po prostu przychodzę razem z dziećmi, czytam sama, jak mam możliwość, głównie czytam sensacje, kryminały, ale też taka powieść obyczajowa, biografie, autobiografie. Czytanie książek ubogaca, wzbogaca, też właśnie próbuję to wszczepić do dzieci, żeby od najmłodszych lat po prostu dzieci też czytały, miały ten kontakt z książką. No to jest najpiękniejsze, co może być. To jest najlepszy przyjaciel, po prostu zatapiać się w ten świat fikcji, literacki. To są romansy przygodowe, arabskie, bardzo lubię książki. Po prostu to jest bardzo przyjemne usiąść z książką na wieczór, tam gdzieś w ogrodzie, w domu czy coś. Mnie to relaksuje ta książka. Remont Oleskiej Biblioteki Publicznej potrwa kilkanaście miesięcy. Dzięki uruchomieniu punktu zastępczego czytelnicy nie stracą kontaktu z książką, a już wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo wyremontowanej i wyposażonej biblioteki.